najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa jak w każdą niedzielę na naszym programie Wieś to też Polska. Proszę Państwa, jak zwykle mówimy o bardzo ważnych sprawach, które dotykają rolników, ale też również i mieszkańców miast, wszystkich tych, którzy potrzebują po prostu jeść, a wszyscy potrzebujemy zjeść i to zdrowo, smacznie, no i tak, żeby było nas po prostu stać na to jedzenie. O tym wszystkim chcemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Chcemy zwrócić w dzisiejszym programie również szczególny akcent na szkody łowieckie, szkody wywoływane przez dziką zwierzynę w uprawach rolniczych. O tym wszystkim również z naszymi gośćmi przedstawmy. Pan Józef Wójtowicz. Pan Józef jest sekretarzem Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność RI Województwa Małopolskiego, również przewodniczącym Koła Gminnego Solidarności Rolniczej w gminie Słopnice i delegatem do Małopolskiej Izby Rolniczej z powiatu limanowskiego. Tak. Panie Józefie, jest pan w stroju góralskim, więc to też o czym się świadczy. Serdecznie witam wszystkich. Znaczy też dodatkowo pałam się kulturą ludową. Od 34 lat prowadzę zespół regionalny Słopniczanie i tam pielęgnujemy tradycje, zwyczaje, obrzędy, przekazując na różnych występach i różnych programach. A w Solidarności jak się pan znalazł? W Solidarności Rolniczej to już byłem od samego początku, czyli początek lat 80. Jako młody chłopak pewien zapał, gdzie tam trzeba było wielkie zmiany pociągnąć, żeby to zrobić. I potem troszkę wyciszyła się ta działalność Solidarności. Teraz od podstaw, tu można powiedzieć za namową kolegi Wojciecha, założyłem koło u siebie w Słopnicach i tak staramy się to jakoś dawno pomagać. Dawno pan założył to koło? No już to będzie 6-7 lat temu. No to już trochę czasu upłynęło, natomiast widać, że związek się odradza. Więc tak. Przedstawmy tutaj szefa tej Solidarności Rolników Indywidualnych w Województwie Małopolskim, pana Wojciecha Włodarczyka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, witam serdecznie. Na wieki wieków, amen. Panie Wojciechu, przewodniczący Solidarności, pan już kiedyś u nas był, ale troszeczkę też dawno temu. Panie Wojciechu, pan w Nowym Sączu organizował protesty i w Krakowie rolnicze. Jak ta droga do Solidarności w pana przypadku wyglądała? Ja w Solidarności jestem od samego początku. Początki moje sięgają lat 80. Wtedy byłem w Solidarności Robotniczej. Natomiast następnie, kiedy się ożeniłem, trafiłem do samorządu gminnego. To było 17 lat temu. No i wtedy od razu chciałem pociągnąć temat rolnictwa, gdyż to wyssałem z mlekiem matki, zostałem wychowany w gospodarstwie na zdrowej żywności. Wiedziałem, jak serce wkładał ojciec w to gospodarowanie, jak przeżywał miłość do ziemi. Dlatego tego mi było szkoda i od razu wstąpiłem do Solidarności Rolników. Od razu stałem się przewodniczącym, zostałem koła gminnego, a następnie etapami koła powiatowego, a następnie przewodniczącym Rady Wojewódzkiej. Poprzedniej kadencji byłem wiceprzewodniczącym i tak ciągniemy z wielkim bólem ten problem rolnictwa, którym nie możemy się przebić, ale no nie poddajemy się. Uważam jedno, jeżeli to się robi z miłości, to człowiek się nie poddaje. Jest wola Boża i siła w tym, żeby człowiekowi w tym pomóc, no i idziemy do przodu. Także że tutaj chylę czoła. To o tych po kolejnych rzeczach to w trakcie programu. Przedstawmy naszych kolejnych gości. Pan Jerzy Żakowicz, prezes Koła Łowieckiego nr 69 Albinos w Warszawie. Panie prezesie, kilka słów również poprosimy więcej o pana działalności. Jak to się stało? Jest pan myśliwym? Jestem myśliwym, co z rodzinnych tradycji wynika. Mój dziad był leśniczym i myśliwym. Dawne lata przed wojną na Kresach Wschodnich. Ojciec był działaczem łowieckim, brat polował, no i ja od blisko 50 lat.
A więc tutaj z panem troszeczkę więcej właśnie będziemy prosili od pana informacji o tym, jak to wygląda ten styk rolnictwa z myśliwymi i o tych szkodach łowieckich. Właśnie. Spróbujemy zdefiniować też problem i możliwości jego rozwiązania. Pan Piotr Kurowski, nasz kolejny gość. Pan jest przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Burkat. Pan był również radnym w gminie Sońsk, sołtysem wsi Burkaty. Panie Piotrze, działalność społeczna panu obca nie jest. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Nie jest mi obca. Tutaj nasze stowarzyszenie, którego mam zaszczyt być przedstawicielem, no w tej chwili głównie zajmuje się problemem lokalizacji elektrowni wiatrowych. Należę do takiego ogólnopolskiego stowarzyszenia. Po prostu pomagamy tym, którzy mają z tym problem. I tutaj chodzi o tej zbyt bliskiej odległości. Zbyt bliskie lokalizacje elektrowni. Nie całkowicie przeciwko, tylko tak, oczywiście, tam, gdzie jest zbyt blisko siedzib. Tak. Dziękuję. Proszę Państwa, znamy naszych gości. Wiemy, o czym będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, trwa protest rolników pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Połączyliśmy się z panem Zbigniewem Obrockim, przewodniczącym Zgromadzenia Publicznego właśnie rolników pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Czy słyszymy się, panie przewodniczący? Tak, słyszymy się. Szczęść Boże. Panie przewodniczący, miasteczko, tak zwane miasteczko zielone, ono nadal funkcjonuje. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja no, na tej pierwszej linii tej waszej działalności? No bo tam obraliście sobie miejsce na protest. Jak on wygląda? No i pytanie też takie, czy rodacy warszawiacy, czy oni was tam odwiedzają? Czy czujecie wsparcie miasta? No, protestujemy już ponad 20 dzień. Pozwolenie mamy na protest do 20 marca. No, protest odbywa się tak, jakbyśmy zaplanowali. To znaczy się jest w jakiś sposób podzielone. Każde województwo, każdy dzień ma inny no, dyżur. I przyjeżdżają rolnicy z poszczególnych części kraju. Pełnią dyżur zarówno w dzień, jak i w nocy. No tam mamy jakieś tam możliwość powiedzmy schronienia się czy ogrzania, no bo tam no to mamy dmuchawę, to jakąś tam kuchnię możemy coś tam sobie ugotować, zjeść. Także decyzja dlatego była taka, żeby stanąć pod Urzędem Rady Ministrów, ponieważ od ponad 2 lat już protestujemy, domagamy się spotkań z rządem, domagamy się takich działań, konkretnych działań, które umożliwią funkcjonowanie rolnictwa na wiele lat naprzód, bo do tej pory to jest tylko taka prowizorka. No niestety przez te 2 lata nie mogliśmy się doprosić takich spotkań i ten protest, który odbywaliśmy 20 dni temu, który odbył się w Warszawie, postanowiliśmy, że nie pojedziemy do domu, tylko ponieważ pani premier nie chciała nas wcześniej przyjąć, zostaniemy tutaj pod Urzędem Rady Ministrów i będziemy czekali, aż rząd pani premier nas przyjmie. Także no jesteśmy skuteczni w tym oczekiwaniu. Widzimy, że tutaj praktycznie ze strony rządu nic się nie dzieje. Jest jakby taki marazm, jest zmowa milczenia. Media oprócz tutaj telewizji Trwam, no i Republiki praktycznie nic o tym nie mówią. Dzisiaj od samego rana próbowałem oglądać nawet ten program telewizyjny. Nawet nie ma wzmianki, że rolnicy tutaj stoją, że oczekują na spotkanie z panią premier. Tak jakby się nic nie stało. Nie ma problemów. Rolnicy praktycznie wszyscy uważają, że zaczęła się wiosna, wszyscy wyjechali w pole. Rolnicy pracują w pole, nic się nie dzieje. No niestety sytuacja jest zupełnie odmienna. Sobie zdajemy z tego sprawę, że my powinniśmy dzisiaj wszyscy być uczestniczyć w polu, czy pracować w polu, ale część rolników po prostu poświęca się, przyjeżdża tutaj i cały czas jakby trwa na posterunku. Decyzje o tym, czy będziemy dalej protestowali, w jakim sposób, jak ten protest dalej będzie się odbywał, bo z protestu oczywiście nie zrezygnujemy do czasu, kiedy się nie spotkamy z panią premier, jak to będzie się dalej odbywało. Podejmiemy być może dzisiaj, być może jutro, właściwie do 17 mamy czas, żeby ewentualnie ten protest przedłużyć. Propozycje są różne, no wiadomo, że są regiony, że rolnicy są no, nie mają czasu, bo muszą wyjeżdżać w pole i coraz mniej tych chętnych, żeby przyjeżdżać, ale mimo wszystko jakoś się mobilizujemy, przyjeżdżamy i w jaki sposób to się zakończy, ja mówię, jeszcze raz powtarzam, decyzję podejmie prezydium, być może Rada Krajowa, czy będziemy dalej trwali, czy... No, panie przewodniczący, a jak właśnie z tą odwiedzinami i poparciem
ze strony no, nie rolników, tylko warszawiaków. Jak byliśmy tam po stronie prawdy z programem interwencyjnym, no to kilka osób tam rzeczywiście też z Warszawy was odwiedzało. Jak to teraz wygląda? Czy zapomniano o was, czy jednak jest to poparcie? Ja muszę powiedzieć, że ja tak prowadzę dosyć dużo rozmów telefonicznych i spotykam się z różnymi ludźmi, no i rozmawiam z ludźmi, którzy rzeczywiście warszawiacy przychodzą tam, no bardzo duży, jeżeli ci, co ludzie, którzy tam przychodzą, mamy bardzo duże poparcie wśród tych ludzi. Przychodzą, mówią, że jesteśmy jakąś nadzieją na przyszłość, że jak patrzą na nas, to wierzą w to, że Polska jakoś się odbuduje, że rzeczywiście zacznie się patrzeć na rolnictwo takim przychylnym okiem, że powinniśmy dalej trwać i walczyć, powiedzmy, o swoje, że dużo ludzi przychodzi, którzy rozumieją nasze problemy, którzy się wcześniej zapoznali z tymi problemami, dyskutują, powiedzmy, między sobą. No przynoszą nam jakieś tam, powiedzmy, upominki, jakieś jedzenie, jakieś ciasta. Ludzie z kraju, którzy dzwonią, cały czas pozytywnie się wyrażają, mówią, że dobrze, że trwamy, że walczymy o swoje. Muszę powiedzieć, że byliśmy też w rocznicę tej katastrofy smoleńskiej w kościele, w katedrze w Warszawie. No i założyliśmy te swoje takie te kamizelki Solidarność RI i muszę powiedzieć, że w tym momencie, jak pojawiliśmy się w kościele, dostaliśmy duże brawa na stojąco. Ludzie klaskali przez parę minut, witając nas i życząc nam, powiedzmy, powodzenia w tej naszej walce o to rolnictwo, o tą prawidłową gospodarkę. Także widzę, że poparcie jest bardzo duże i zrozumienie też do tego jest, dla tych naszych protestów jest bardzo duże. Także no wierzę, że to no wcześniej czy później to musi się skończyć naszym zwycięstwem. Czyli optymistyczny przekaz. A panie Zbigniewie, proszę powiedzieć, jak wygląda wasza kondycja zdrowotna? Ponieważ no, dochodzą tutaj informacje, że no, już wielu rolników odchorowywuje te wizyty właśnie pod tym w tym miasteczku i no, po prostu kiepsko się macie. Jak wygląda ta sytuacja teraz? Bo tak długo tam być, wy jesteście tam praktycznie cały czas, niektórzy tylko przyjadą na jeden dzień, na dobę, natomiast ktoś tam musi przecież całą noc być, pilnować tego wszystkiego, organizować to wszystko. Jak to wygląda? No ale tutaj nie ma się co dziwić temu, że rolnicy, że ludzie chorują, bo jest epidemia grypy, tak? No ja na przykład sam po sobie widzę, że jeżeli nie mam kontaktu z ludźmi chorymi, to jestem odporny. No jak dzięki Bogu do tej pory nie zachorowałem. Sytuacja jest taka, że czasami ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, już są podziębieni, czy tam już zarażeni, powiedzmy, jakimś tam wirusem grypy. U nas co prawda jest, powiedzmy, zimno, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja na powietrzu, ale zauważyłem, że ludzie, którzy przyjeżdżają u nas, do nas zdrowi, to nie wyjeżdżają chorzy od nas, czyli no staramy jakoś się tam hartujemy, tak? Jest jakaś możliwość do ogrzania się, mamy tam dmuchawy, także problem polega tylko na tym, że ludzie się zarażają, no ponieważ jest epidemia grypy. To nie to, że do nas przyjeżdżają, u nas się zarażają. Jeżeli jedzie do nas i gdzieś po drodze złapie jakiegoś wirusa grypy, no to wiadomo, że wcześniej czy później on się ujawni, ten wirus, tak? Także tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, od razu muszą być zarażeni, muszą się rozchorować. Nie o to mi chodziło, ale dziękujemy, że pan nam to też wyjaśnia. Panie Zbigniewie, dziękujemy serdecznie za te relacje i proszę się trzymać. No dziękuję bardzo. Zapraszamy do nas do miasteczka wszystkich, którzy nas wspierają i popierają nasze protesty. Czyli tam pod kancelarię w każdej chwili można podejść. W każdej chwili można podejść, dostać ulotki, porozmawiać, no, w jakiś sposób spotkać się z rolnikami, którzy tam przyjeżdżają, porozmawiać o ich problemach, no, o tym, co się dzieje wokół. Dziękujemy, panie przewodniczący. Dziękuję. Panowie i panie Wojciechu, ma być właśnie tutaj Rada Krajowa, tak? Czy prezydium się zebrać w tej sprawie, podjąć decyzję, co dalej? I na tę chwilę jak wyglądają te protesty rolnicze? To zielone miasteczko trwa. Gdzieniegdzie rolnicy organizują się również w terenie, bo jak mamy informacje i tak jak tutaj kolega przewodniczący zgromadzenia podkreślił, że media
podali informację, jak pan Izdebski wyszedł, to tak jakby Zielone Miasteczko zniknęło. To jest wielkie przekłamanie, dlatego tutaj przede wszystkim te podziękowania kieruję pod adresem telewizji Trwam, również Telewizja Republika. Starają się to po prostu pokazywać tak, jak to wygląda. I tam po prostu są nagrania, jest informacja, że to Zielone Miasteczko tam jest. Przebija się to czasami mediami lokalnymi, gdzieś tam na portalach, gdzie tam popracujemy, to jakoś przebijemy się z tym tematem. Natomiast co jest? Nie mogę tego zrozumieć. Presja rządu, żeby po prostu media w ten sposób ogólnokrajowe nie pokazywały tej sytuacji, kiedy problem istnieje, kiedy problem nie jest załatwiony. Tu ewidentnie widać, że rząd chce zamieć pod dywan w ogóle całkowicie i taką dezinformację wprowadzić między mieszkańców. Jeżeli chodzi o te choroby, które tutaj pan przewodniczący też tutaj o tym nadmienił, no powiem tak, rolnicy tam wytrzymują, bo nie ma kogoś takiego schorowanego, który by tam akurat tkwił. Są tacy, którzy 19 dni, 20 dni non-stop tam są. Wyszedł na tyle tylko i wyłącznie, żeby jakiś prysznic wziąć, doprowadzić się do porządku, z powrotem wraca na miasteczko i on tam nocuje, tam tkwi. No po prostu naprawdę podziwiam te charaktery. Chylę czoła również przed warszawiakami, bo naprawdę dużo mieszkańców Warszawy przychodzi. Ciepłe słowa, nie poddajcie się, jesteśmy z wami, modlimy się za was, dołączają do modlitwy. Kiedy trwa modlitwa Anioł Pański o 12, kiedy o godzinie 15 jest odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego, kiedy jest apel jasnogórski, ich tam przybywa. Czasami jest tak, że wtedy się robi pełny namiot i modlimy się tam. To jest coś pięknego. Dwa razy byłem na dyżurze, gdyż tak mi czas pozwolił. Jechać z Małopolski nie jest to łatwe. To trzeba naprawdę się dobrze rolnikowi zorganizować, żeby zorganizował ten czas, żeby mógł tam protestować. Dlatego tutaj no, ta zamiana daje te możliwości, że my tam tkwimy. To nie jest tak, że my odejdziemy od stanowiska pracy, tak jak każdy pracownik może sobie zostawić stanowisko pracy i ono samo, nic się nie dzieje. Dobytku się nie da zostawić, bo trzeba wyżywić i trzeba zabezpieczyć. Naprawdę ktoś się musi na tym znać, żeby też to się nie odbijało na chorobach czy w trzodzie, czy w owczarstwie. Tutaj możemy powiedzieć jedno, no naprawdę ktoś, kto z tym obcuje na co dzień, to on wie, jak to zrobić i nie dochodzi również do jakich takich chorób wewnątrz dobytku, który człowiek zostawia, jeżeli chodzi o produkcję rolną. Natomiast tutaj powiem jedno. Ja też nie poddałem się w Małopolsce. W tym momencie podjęliśmy decyzję o proteście 17 marca. Będzie to w mieście Tarnów. Oczywiście tam zgromadzimy kilkadziesiąt ciągników, może tam gdzieś, ja liczę także do 20 ciągników, od 10 do 20 ciągników. Na przodzie pojadą, resztę rolnicy przyjadą samochodami osobowymi, gdzie oflagujemy te samochody i będziemy jechać przez miasto. Tu już z góry przepraszamy mieszkańców Tarnowa. To nie jest z naszej winy. My nie chcemy naprawdę być dla mieszkańców danego miasta ciężarem, czy w ogóle dla mieszkańców Polski, kiedy następują te blokady dróg. Natomiast nie mamy innego wyjścia. Apeluję tutaj do mieszkańców, że my to robimy dla dobra każdego jednego. Dla dobra konsumenta, dla dobra każdego Polaka. Bo tutaj w tym momencie, jeżeli my nie uchronimy polskiej ziemi, no to jak my możemy po prostu o czymkolwiek rozmawiać? Niedawno mieliśmy święto żołnierzy wyklętych. Oni oddali życie, nie poddali się po II wojnie światowej, tylko dalej trwali. Tak długo czekali na tą prawdę. Wtedy też byli zdrajcy narodu, którzy służyli. Ja dlaczego do tych zdrajców narodu chcę nawiązać? W rozmowie z wojewodą, kiedy powiedziałem jedno, że sprzedaż polskiej ziemi, że to jest niezabezpieczone, że to jest temat priorytetowy, który uderza w każdego rolnika w skali kraju. Kiedy my wyprzedamy polską ziemię, stajemy się niekonkurencyjni, nie dość, że nas biją dopłatami, 1/3 dopłat w porównaniu do byłych członków Unii Europejskiej, to jest bardzo niesprawiedliwe. Jak my mamy się odnaleźć na tym rynku? Dodatkowo, kiedy ziemia trafia w ręce obcokrajowców, to tutaj też już nas kroją na pieniądze.
Dodatkowo przedstawianie przez ministra, ile to rolnik bierze pieniędzy. Najlepiej to zaokrąglić w milionach. Nie mówi, że również na odnowę wsi te pieniądze idą na budowę infrastruktury wokół, tylko wszystko się mówi, że to idzie do rolnika. No pytam się, gdzie jest ta granica, że żądamy tej prawdy. Gdzie jest ta granica, którą można przekroczyć i ktoś nie czuje, że ją przekracza. Tylko rzuca, że rolnik jest jakimś roszczeniowcem, że rolnik coś sobie tam wyolbrzymia, a nasi praojcowie krew przelali, oddawali życie, nie poddawali się. Tak długo czekali. Dzisiaj chwała chylę czoła za to, ponieważ jeżeli wojewoda mi odpowiedział, że to Polacy sprzedają ziemię w rozmowie, no to Polacy sprzedają. Ja mówię, jacy Polacy? To zdrajcy narodu, którzy byli również podczas II wojny światowej, to tacy zdrajcy służyli Hitlerowi, donosili na Polaków często. Następnie, jak przyszedł komunizm, donosili do Stalina. No UB działali bardzo aktywnie. Kiedy przyszły późniejsze czasy, jeszcze co, donosili na AK-owców, mordowano AK-owców, następnie jeszcze nabyli przywileje za to, że zdradzali. Kiedy przyszły czasy Solidarności, pierwsze oni znowu w Solidarność. Rozrabiali Solidarność od środka. Solidarność naprawdę wiele przeżyła. Dlatego ja, kiedy ktokolwiek próbował ośmieszyć Solidarność, dobre imię Solidarności, ja broniłem. Zagłębcie się w historii. Jak to jest ważne, w jaki sposób zepsuto dobre imię, jak rozłożono Solidarność, co było tego przyczyną. I dzisiaj my się dalej nie poddajemy, tylko chcemy walczyć o Polskę. To wyssałem z mlekiem matki. Miłość do ojczyzny, miłość do ziemi i musimy tego bronić. Również miłość do wiary. Wiara góry przenosi. Dlatego my musimy w to wierzyć. Panie przewodniczący, pan właśnie poruszył tutaj ten temat ziemi i kwestii też wiary. I tutaj to, że ludzie z miasta jednak przychodzą na te protesty do tego zielonego miasteczka, świadczy o tym, że poczuwają się również do obrony polskiej ziemi, bo ta ziemia będzie służyła też narodowi polskiemu. Ja dziękując panu Piotrowi Kochanowskiemu za książkę świętej pamięci Edwarda Wojniłowicza Wspomnienia. On tak pisze o czasach zaborowych, może ja tak tutaj fragment tylko przeczytam. Nawet ukaz z 10 grudnia 1865 roku wzbraniający katolikom nabywać ziemię umacniał tych, którzy na tej ziemi siedzieli, bo każdy rozumiał, że kto się tej ziemi wyzbędzie, już do niej nie wróci. Wyzbycie się ziemi lub wyzucie z niej ziemianina uważało się za grzech antynarodowy. Zdarzały się wypadki, że ludzie całkiem nawet niezamożni woleli tracić pożyczone sumy, niż zmuszać dłużnika do sprzedaży choćby kilku dziesięcin ojcowizny. A w tym momencie widzimy, co się dzieje i jest na to przyzwolenie naszego państwa. Również do państwa, naszych widzów, to czy państwo też tak widzicie te sprawy, jak chociażby nasi goście i świętej pamięci Edward Wojniłowicz. Zapraszam państwa również do współtworzenia naszej audycji. Numer telefonu do studia 56 654 68 17. Zapraszam serdecznie. Pan Piotr Kurowski. Ja, proszę państwa, panie redaktorze, nie dziwię się, że jest taka sytuacja, że dochodzi do, w tym tutaj, co już zaczęliśmy o tym proteście właśnie rolników tam w Warszawie, przed gmachem premiera, ten dzisiejszy nasz program. Główny postulat: obrona polskiej ziemi, polskich lasów. Społeczeństwo, o której tutaj właśnie mówił pan Wojciech, który tam jest na miejscu, tutaj pan z Solidarności Rolników Indywidualnych. Polacy rozumieją, ale ci, którzy po prostu przychodzą na to miejsce, rozmawiają z tymi protestującymi lub ci, którzy, większość, która ma dostęp, która ogląda telewizję TVAM, słucha Radia Maryja, czyta nasz dziennik. To są ci Polacy, którzy rozumieją ten problem. W telewizji tej właśnie tego mętnego nurtu po prostu ta prawda jest zafałszowana. Nie dziwię się, proszę państwa, temu, bo gdy zacząłem swoją taką działalność społeczną, gdy po prostu wiele takich krzywd docierało do mnie i ja z tym się nie zgadzałem, i teraz zauważam, że temu rządowi, który rządzi, a powinien służyć narodowi polskiemu, Polakom, mieszkańcom polskiej wsi, mieszkańcom polskich miast, oni powinni służyć, a nie służą. Komu służą? Służą obcym. Moim zdaniem służą obcym, służą innym krajom, bo pozwalają na to, tak jak i tutaj, że mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Już te pierwsze wybory, wczoraj w telewizji TVAM, w Radiu Maria gościliśmy, oglądaliśmy
mogliśmy słuchać naszego kandydata, bo uważam, że to jest jedyny taki prawdziwy katolicki kandydat i my jako katolicy i Polacy, patrioci powinniśmy właśnie na niego głosować, pan Andrzej Duda. Mam nadzieję, że to już właśnie od 10 maja w Polsce zacznie się zmieniać ku lepszemu. Nie dziwię się, partia, która zwie się, celowo używam tego zwrotu, zwie się Polskim Stronnictwem Ludowym, gdzie ministrem rolnictwa jest lider tej partii i rolnicy muszą zostawiać swoje domy, swoje gospodarstwa i protestować przed urzędem w Warszawie. To jest skandal, to jest wstyd dla naszego narodu. To jest, no nie można o tym normalnie rozmawiać. To jest coś niewyobrażalnego. To są, moim zdaniem, to są po prostu zdrajcy, no, którzy nie dbają o interes polskiego rolnika, mieszkańców polskiej wsi, a nie tylko, bo tych problemów, tak jak i wcześniej przed programem rozmawialiśmy, jest to prawie w każdej dziedzinie, w każdym, co byśmy nie poruszyli. Ale to, że partia, która zwie się w cudzysłowie chłopską, która na swoich sztandarach ma Bóg, honor, ojczyzna, nie dba o interesy rolników, nie dba o interesy polskiej wsi, nie można tego zrozumieć. No, najbardziej zastanawiające jest w tym, bo każdy może mieć tutaj swoje zdanie na ten temat, ale jeśli przemilczane są protesty, jest to za zgodą, jakby nie patrzeć, koalicji, bo wpływ na media publiczne mają przecież politycy i to ci, którzy są w Sejmie, pan prezydent, senat, to oni wybierają członków Krajowej Rady i to oni decydują później o tym, co się ukaże, co się nie ukaże i to jest tym bardziej zastanawiające. Proszę panów, szkody łowieckie to kolejny problem, który jest bardzo istotny i o który również dobijają się rolnicy też w Warszawie, w tym zielonym miasteczku, też o nim nie zapominają. Pan Jerzy Żakowicz, prezes Koła Łowieckiego numer 69 Albinos w Warszawie. Panie Jerzy, pan do mnie się zwrócił po jednej z audycji z prośbą o tym, aby móc powiedzieć o tych szkodach łowieckich, jak to wygląda od strony właśnie myśliwych, od strony tych, którzy no, są pod takim czasami pręgierzem, że te dziki istnieją, a łowczy nic z tym nie robią. Jak to wygląda pana zdaniem? Jaki jest przyczyna tego stanu rzeczy? Czy tu jest jakiś brak zainteresowania rządu w udzielaniu myśliwym pomocy w tym, aby mogli walczyć z tymi dzikami, a pośrednio później z chorobą afrykańskiego pomoru świń? Ja dziękuję za zaproszenie. Telewizja Trwam jest jedyną telewizją, która nie potępia, nie gani myśliwych. Nas jest 110 tysięcy ludzi. To jest grupa, która razem ze zwolennikami, razem z rodzinami, my jesteśmy półmilionową armią. My jesteśmy naprawdę dużą grupą społeczną. Ja myślę, bo i wędkarze mają problemy, że gdyby dorzucić do nas 600 tysięcy wędkarzy, to byśmy byli naprawdę najmocniejszą partią w Polsce. Problem nas dotyka i tu właśnie dotyka rejonu, gdzie moje koło dzierżawi obwody łowieckie. My polujemy na Podlasiu w okolicach wsi Miastkowo, przepraszam, to jest miasteczko Miastkowo. I to jest ta strefa zagrożona pomorem. Jeszcze do nas nie doszło, dzieli nas od czerwonej strefy chyba dwa powiaty. Tym niemniej zagrożenie jest duże i problem nasz jako myśliwych polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie raz w pełni pokryć sum szkód, które wyrządza dzika zwierzyna, a ze strony państwa nie możemy liczyć na żadną pomoc. My po prostu jesteśmy traktowani jak ci, którzy strzelają, biegają z flintami, polują, wobec tego za swoją przyjemność niech zapłacą. Tymczasem prawda jest trochę inna. Pierwszy artykuł, który mówi, że zwierzyna żywa jest własnością Skarbu Państwa. Więc jako właściciel też ktoś powinien uczestniczyć w płaceniu, wyrównywaniu tych szkód łowieckich.
Sprawa druga to, nie wiem, panowie rolnicy nie wiedzą, że koło łowieckie, pieniądze, które posiada, to są pieniądze ze składki na koło i pieniądze ze zwierzyny, którą my sprzedajemy. Dalej, ludziom wyobraża się, że my ta zwierzyna jest własnością myśliwego. Otóż nie. Prawo mówi, że zwierzyna jest własnością koła i dopiero koło łowieckie, zarząd koła decyduje, co z tą zwierzyną się stanie. Czy ją trzeba oddać na skup, czy też myśliwy może ją zabrać dla siebie, ale płacąc za wartość tej tuszy. To nie jest tak, że myśliwy za darmo bierze. Problem skupu. Ja tu podam prosty przykład. Myśliwym płaci się za kilogram dzika już wypatroszonego, czyli za kilogram mięsa, płaci się między złotówką a 2 złote. To jest właściwie za darmo. Ile można tych pieniędzy z tych dzików uzyskać? Ja reprezentuję, tak jak mówię, część myśliwych z Podlasia. Tam z kolei jest problem ze zbytem nawet za złotówkę czy za 2 złote. Dlatego, że punkty skupu, bojąc się tego, że trafi się zwierzak akurat zarażony, będą musiały przejść dezynfekcje, jakieś chemiczne kwarantanny. Odmawiają po prostu brania tej dziczyzny. I tu jest kolejny problem. Otóż z takiego ubitego zwierzaka, który musi być, no myślę, w chłodni powieszony, jest pobierana próbka. Ta próbka mięsa jedzie do badania do Puław i wraca po tygodniu. Dopiero po tygodniu można zdecydować, czy to mięso jest zdrowe, czy nie. A za tą chłodnię trzeba zapłacić. Na ogół. I to zaproponowano, że myśliwi mają sobie te chłodnie kupić. Tylko ileż to pieniędzy kosztuje? Skąd na to wziąć pieniądze? Ja mówię, budżet mojego koła to jest około 20 tysięcy złotych rocznie. Z tego musimy zapłacić te nuty dzierżawne. Musimy uprawiać poletka łowieckie, bo to nie jest tak, że tylko rolnik uprawia. My też pracujemy naprawdę ciężko na roli i też dla tej zwierzyny staramy się cokolwiek wyprodukować. Oprócz tego musimy kupić tą karmę, która zwierzynie jest wykładana. A na koniec jeszcze musimy wypłacić odszkodowanie rolnikowi. I ja się pytam, skąd tyle pieniędzy brać? Ja nie mogę zrobić, że myśliwy będzie płacił 10 czy 20 tysięcy złotych za składki członkowskie do naszego koła. Na takie pieniądze może sobie pozwolić może Niemiec, dla którego te 5 tysięcy euro to nie jest jakąś taką sumą. Dla Polaka wiadomo, jest to olbrzymia suma. Ale z kolei, gdyby nie było tych myśliwych, gdybyśmy my cokolwiek nie robili, no to co by było? Ta zwierzyna by naprawdę zniszczyła wszystko, co jest do zniszczenia. To znaczy, no, panie Józefie, bo to jest tak, raz, że zwierzyna by zniszczyła to, co jest, ale czasami by i tej zwierzyny też nie było, bo tu trzeba balansować oczywiście pomiędzy tym, aby zachować gatunek i też doprowadzić do tego, żeby on się zbytnio nadmiernie nie rozprzestrzenił. Więc ta wasza działalność jest podwójna. Z jednej strony dbacie o to, aby ta zwierzyna była, no bo gdyby was nie było, no to nie wiem, jakichś urzędników by trzeba powołać, oni by powołali jakąś inspekcję, inspekcja by powołała jakąś drużynę ochrony przyrody państwową, tak, i oni by dbali o tę dziką zwierzynę, bo przecież to, że mamy jednak tą zwierzynę, to jest też walor nas jako Polski, że my dbamy o tę przyrodę. Panie redaktorze, my składając przyrzeczenie łowieckie w momencie wstępowania do związku, jest tam właśnie w tych słowach, w słowach przyrzeczenia jest dbanie o przyrodę ojczyzną. I my o tą przyrodę ojczystą musimy dbać, bo myśliwi, czasami z rolnikami my się o to kłócimy, z leśnikami zresztą też, bo myśliwy, jak każdy dobry gospodarz, chciałby mieć tej zwierzyny jak najwięcej. Z drugiej strony,
leśnik, któremu jeleniowate wyrządzają szkody w lesie. On mówi, musimy ograniczyć to do takiej ilości, którą jesteśmy w stanie w tym lesie utrzymać bez szkody dla lasu. Rolnik mówi, że z kolei, że dziki mu wyrządzają bardzo dużo szkody, ale kontrola nad dzikami trochę się urwała. Dziki, tak podejrzewa, na skutek wysokiej białkowości kukurydzy zmieniły w ogóle czas i tryb rozrodu. Póki nie było kukurydzy, te dziki miały swoją huczkę, jak to myśliwie określają, a jaśniej, żeby było okres godowy, miały w listopadzie, grudniu, prosiły się między lutym a majem i na tym się rozród kończył. W tej chwili dziki proszą się i dwa razy w roku. W lutym urodzona loszka już w zimie prosi się. I kontrola nad samym tym cyklem urodzin została zupełnie jakoś zatracona, ale to już to decyduje biologia i przyroda, nie my. A do my. Tego dochodzi jeszcze czwarty element, a więc ekolodzy, którzy by woleli, aby tych rolników w ogóle tam nie było, a tylko zwierzyna, żeby była. Bo to też tak czasami jakoś słyszymy o tym, że no człowiek jest w tym w ogóle jakoś pomijany. Prawa zwierząt są na piedestał wystawiane, natomiast prawa ludzi, w ogóle godność człowieka jest w tym momencie no deptana. Ksiądz profesor Śledzianowski napisał taką książkę o dehumanizacji człowieka i humanizacji zwierząt. Nadajemy zwierzętom imiona ludzkie, mówimy do nich, prawda, no czasami widzimy, no ktoś rozmawia ze swoim psem, tam trudno to oceniać, no ale no czasami zapytałem się jednej pani, czy gramatykę to on też rozumie i matematykę, ten piesek, no prawda, no ale widzimy to wychwalanie zwierząt, ale nie patrzenie na szkody ludzkie. Jak panowie na to patrzycie? Czy to jest ten problem tej dehumanizacji ludzi, a humanizacji zwierząt? Panie redaktorze, zacznijmy od tego. Tu panowie rolnicy, pan redaktor, sami widzicie, co się dzieje. Czy w Polsce jest ekologia? Ekologia, ta prawdziwa ekologia, która ma służyć przyrodzie. Moim zdaniem, ja z ekologami bezpośrednio nie mam i nie chcę mieć kontaktu. Ale ja widzę, co robią w tym kraju ekolodzy. Pierwsze, co robią, to jest to 1% odpisu na nasze cele. Ja na temat zwierząt usiłowałem rozmawiać z ekologami z Greenpeace'u. Oni mi powiedzieli krótko, nas to nie interesuje. Nas interesuje woda i powietrze, tylko nie bardzo wiadomo na jakiej zasadzie. Niech pan zobaczy, drogi nie można, autostrady nie można zbudować, dlatego że gdzieś tam występuje jakiś ślimak. Jakiś. I w momencie, kiedy zaproponowano, no my tą warstwę ziemi weźmiemy, przeniesiemy w inne miejsce, powiedziano nie. To trzeba zrobić przy pomocy łopaty. I ja się pytam, po jakimś czasie oni zgodzili się na to. Ta droga chyba powstała, bo nie jestem pewien. I na jakiej zasadzie? Czy ktoś za to zapłacił, że oni pozwolili? Czy na jakiej zasadzie ta droga jest nadal budowana? To samo jest z hodowlą przez ekologów ptaków krukowatych. Stefan Żeromski powiedział, rozdziobią nas kruki i wrony. Ja twierdzę, że jeszcze należałoby dodać i rozszarpią wilki. Ekolodzy i naukowcy z nimi powiązani stworzyli w tej chwili jedyny na świecie podgatunek wilka, wilka polskiego. Przed 15 laty, kiedy wilka brano pod ochronę, tych wilków było około 400. 15 lat ochrony. Panowie rolnicy wiedzą, jak to jest, że dzieci mają dzieci, to się rozmnaża. W tej chwili ekolodzy i polscy naukowcy twierdzą, że tych wilków jest 600. Czyli w ciągu 15 lat po głowie wilka wzrosło o 50%. My, myśliwi, naprawdę nam nie zależy na tym, żeby cokolwiek wybić. Tylko widzimy, jakie straty powodują wilki, a chronią ich ekolodzy, pseudoekolodzy.
My liczymy, że tych wilków już w tej chwili jest grubo ponad 2000. Jaka to jest szkoda? Ja wczoraj zajrzałem w internecie w sprawozdanie Krośnieńskiego Okręgu Leśnego, to nie myśliwi. Okazało się, że straty spowodowane przez wilki określane są na około, w granicach, to jest 100 km kwadratowych, na około 35 tysięcy złotych w jednym miejscu. Gdyby doliczyć do tego jeszcze wartość poroża jelenia, bo to chodziło o jeleniowate, o sarny jelenie, ta wartość wzrosłaby do 70 tysięcy złotych na 100 km kwadratowych. Proszę obliczyć sobie na terenie całego kraju. Akurat mój rejon, gdzie ja poluję, jest to Podlasie. Tam jest Puszcza Augustowska, Puszcza Kneszyńska i Puszcza Białowieska. Wilki pustoszą tam zwierzynę. Ja nie chcę być złym wróżbitą, ale w ciągu 15 lat najpiękniejszy zwierzak, jaki żyje w Polsce, jeleń, sarna, idealnie znikną. Będziemy musieli je od nowa odbudowywać. I na to też trzeba będzie wtedy pieniądze szukać w budżecie państwa. Identyczna sytuacja, panie... Pozwoli pan, że odbierzemy połączenie telefoniczne, bo ktoś długo też czeka. Halo, czy słyszymy się? Prosimy. Szczęść Boże, Henryk z Podłowica. Szczęść Boże, prosimy, panie Henryku. Chciałbym tutaj zabrać głos w tej takiej sprawie. Przysłuchując się nieraz wypowiedziom rolników protestujących, ja jestem emerytem w tej chwili, już nie jestem rolnikiem, natomiast pomagam synowi w gospodarstwie, wypełniam wnioski. I rolnicy stawiają sprawy dzików, oczywiście to jest problem, sprawy sprzedaży ziemi państwowej czy wydzierżawianie. Natomiast nie walczą o sprawy istotne dla rolników, po prostu o zmiany systemowe w naszym systemie. Po prostu nie walczą o demokrację. To nie tylko dotyczy rolników, ale całej po prostu sfery politycznej i gospodarczej Polski. Po prostu u nas się tego bardzo rozprzestrzeniła biurokracja, która niszczy naszą gospodarkę. Ostatnio odebrałem wniosek, pocztą dostałem dla syna. Przejrzałem ten wniosek, przejrzałem instrukcję na dopłaty. Pan minister wysłał taką broszurkę, że rolnicy w tym roku dostaną więcej dopłat. Natomiast z tego, co wynika, te wnioski są bardzo zbiurokratyzowane, bardzo trudne. Natomiast samych dopłat będą rolnicy mieli mniej. To jest tylko zwykła fikcja i tylko tego. Dziś w programie rolniczym było o 500 euro z hektara. I spróbowałem to policzyć, jestem ekonomistą, takim hobbystą, żadne 500 euro z hektara żaden rolnik nie uzyska. I o to trzeba walczyć. Dlaczego się nie walczy o to, żeby zlikwidować KRUS, który jest krzywdzący i dla rolnika, i dla państwa. Państwo nasze po prostu wydaje pieniądze na drugi system emerytalny, który jest niepotrzebny. Rolnicy mogą być na całkiem innych warunkach, tak jak górnicy, kolejarze, ubezpieczeni w ZUS-ie, płacić z mniejszą składkę. Panie Henryku, mam do pana takie pytanie. Panie Henryku, czy pan należy do Solidarności na przykład rolników albo do jakiegoś innego związku? Ja nie należę do żadnego związku, nigdy nie należałem do związku, byłem kiedyś chłoporobotnikiem. A na te protesty pan może tam się gdzieś udaje? Nic nie dawały. A na te protesty na przykład pan gdzieś tam się udaje, żeby porozmawiać też o tych sprawach? Nie, no ja mam 66 lat, ja teraz to odpoczywam, bo już się tyle napracowałem, bo ja pracowałem i w gospodarstwie, i w zakładzie pracy. No. I co jeszcze jest ciekawe, ja pracowałem w zakładzie pracy, dlatego że pracowałem w rolnictwie, mimo że mam składkowe te wypracowane lata, nie mam emerytury za to, mam tylko gołe 900 zł z rolnictwa. I co jeszcze? Wracając do emerytur. Rolnik, emeryt, im więcej pracuje, im więcej ma lat składkowych, tym ma mniejszą emeryturę. Rolnikowi się zmniejsza emerytura, im ma więcej lat pracy.
Dziękuję, to było tyle. Dziękuję panie Henryku. Zachęcam też do tego, aby do takiego miasteczka w Warszawie się udać i te kwestie też pewne wyjaśniać, bo tak to ja rozumiem, że ktoś jest na emeryturze i odpoczywa, ale jednak da program się dodzwoni i później mamy kolejny problem z KRUS-em, który już zostało jednak to ustalone, że jednak dobrze, że on jest i niech on będzie ten KRUS. Przynajmniej tak z tych wszystkich rozmów tutaj ja taki wniosek odebrałem, odniosłem takie przeświadczenie. No i tutaj kolejny głos właśnie w tej sprawie, no to tylko nam rozwadnia to wszystko. Myślę, że panie Henryku, warto w takim razie do tego związku jednak się zapisać, pomimo nawet wieku emerytalnego, aby był ten przepływ informacji i aby nie było tutaj takich zgrzytów i nieporozumień, bo one nic dobrego nie wnoszą. Ale bardzo dziękuję panu również za to, że pan nas ogląda i słucha. Pan... Jeszcze króciutko chciałbym się odnieść do sprawy związanej z odszkodowaniami i za szkody, bo tutaj głównie mówimy, tak jakby media mówią głównie o szkodach dziczych, ale też trzeba powiedzieć o szkodach, które wyrządza zwierzyna łowna. Można, społeczeństwo może odebrać takie, jakby taką opinię, że rolnicy to są przeciwni właśnie zwierzynom, ekologom, że wybić i tak dalej. Wcale tak nie jest. My też, zwierzyna się nam podoba, lubimy i tak dalej. Tylko chodzi o odszkodowania, żeby te odszkodowania były sensowne. Nie tak, że rolnikowi zniszczy się, a koła uznają, ja wiem, że nie mają pieniędzy i właśnie tu trzeba by znaleźć nowego jakiegoś płatnika. 20-30 zł no rolnik ma dostać, no to jego więcej denerwuje to, że on taką niską szkodę otrzyma, jeżeli to musi iść tam parę dni palić, ogrodzić, czy tak jak u nas w górach pilnować, to, no to są minimalne odszkodowania. Tutaj wiemy, że zwierzyna zeszła z gór coraz niżej, bo uprawia się już bardzo nisko pola. I ta zwierzyna wchodzi, coraz mniej też tych gospodarstw jest. I ta zwierzyna wchodzi w dół. To bardzo ciekawe, bo niektórzy mówią, że to człowiek wkracza na tereny zwierząt i tu jest problem. A tu się okazuje, że wręcz odwrotnie. Nie, to rolnicy opuszczają kolejne tereny, bo już im się nie opłaca. Więc to wcale nie jest tak, że to ludzie zajmują tereny zwierząt i wtedy jest problem. Tylko wręcz odwrotnie, to człowiek ustępuje. Tak, i tutaj to wyraźnie trzeba zaznaczyć, że właśnie rolnictwo schodzi z gór coraz niżej. I zwierzyna idzie wraz za człowiekiem. I tutaj niech będą te zwierzyny głowy, niech będą dziki czy wilki, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, odszkodowania za szkody wilcze, szkody właśnie zwierzyny głowej głównej, lisy i tak dalej, no to są minimalne kwoty i tutaj no musimy to jakoś, rząd powinien się zająć tym stanowiskiem, nie wiem, jakieś dodatkowe kwoty, żeby ten rolnik był trochę zadowolony z tego odszkodowania. Nie może być tak. Bo to jest taki problem. No, pan przedstawił, prezes koła przedstawił bardzo jasno i klarownie, jak wygląda możliwość ekonomiczna opłaty za to, za te odszkodowania. No a w świetle prawa jesteście do tego zobowiązani. No i teraz no, można powiedzieć, a niech się biją myśliwi z rolnikami, a my będziemy negocjować, czy coś, nie wiem, monitorował, bo rząd będzie sytuację. Ale przed programem z panem rozmawialiśmy i pan powiedział wyraźnie, że wilki coraz bardziej idą w góry, w związku z czym ta dzika zwierzyna, jeleniowate dziki, uchodząc przed wilkami, schodzą za ludźmi, bo ludzie się cofają. Sprawa druga, panie redaktorze, jeżeli mogę. Za środki ochrony roślin odpowiedzialne jest ministerstwo, o ile się nie mylę, rolnictwa. I otóż proszę wziąć pod uwagę taki fakt. 3 lata temu istnieje środek, który paskudnie pachnie, ale jest to środek odstraszający zwierzynę. 3 lata temu ministerstwo rolnictwa, i nie wiem jaki to wydział, ale uznał, że jest to środek ochrony roślin. W związku z czym przez rok myśliwym odebrano całkowicie możliwość odstraszania zwierzyny tymi środkami. Jest to naprawdę śmierdząca substancja, którą polewa się szmatę, stawia na kołku, przykrywa butelką, to pachnie, przypomina to zapach potu człowieka i ta zwierzyna naprawdę te miejsca omija, nie wychodzi. Jest to sposób zwalczania tych szkód. Otóż myśmy przez rok, czy dobrze ponad rok, nie mieli możliwości używania tego, bo jako środek ochrony roślin zostało to wycofane ze sprzedaży. Jakiś inny repelent jest, czy nie? W tym czasie ten był tak powszechny, ja tutaj
nie chciałbym podawać nazwy, żeby nie być posądzony o jakąś reklamę, ale innego nie było. Szybko próbowali producenci cokolwiek zmienić, ale myśmy zostali bez tego. Sprawa druga. Jeśli chodzi o wiosenne zasiewy, tu mówię o kukurydzy. Przychodzi rolnik i mówi, dziki mi zżarły 5 hektarów kukurydzy. Ja mówię, proszę pana, to trzeba było zaprawić tą kukurydzę, ale ona była zaprawiona. No to jakim prawem, dlaczego te dziki to zjadły? Jeżeli ktoś odpowiada za to, że ja sprzedaję rolnikowi środek, który zabezpiecza przed dzikami, a okazuje się, że ten środek jest zupełnie nieskuteczny, że ten środek nie działa, no to też należałoby zastanowić, dlaczego on nie działa i dlaczego on jest w ogóle sprzedawany rolnikowi. Są takie środki? Właśnie, bo ja rozumiem, że na choroby grzybowe, bakteryjne, ale to też na dziki też działają. Proszę mi wierzyć, że u mnie w Łomżyńskim myślę, że 90% rolników używa tych środków, tylko te środki nie zawsze działają. I tutaj myśliwy nie jest winien, że jakaś chemia, która została sprzedana rolnikowi, jest po prostu oszukana, że rolnik za to zapłacił. To znaczy, wie pan co, ale to troszeczkę to tak, żebyśmy tu nie zabrnęli, bo ja rozumiem, że myśliwy nie jest temu winien, ale no to jeśli już tak ma być, no to temu rolnikowi też niech ktoś da dopłatę do tego, żeby miał ten środek odstraszający, prawda? Ale to nie ma problemu. No. Naprawdę kołu łowieckiemu łatwiej wyjąć 200, 300, 500 zł na ten środek do zaprawienia, pod warunkiem, że on będzie działał. Bo jeżeli on nie będzie działał, to my zapłacimy raz za zaprawienie nasion, a później zaprawimy drugi raz za to, że rolnik po tym dziki zjadły poprawi siew, prawda? I jesienią po raz trzeci, no bo znowu w kukurydzy dziki wyrządziły problem. To powinny być takie środki, widać, które naprawdę działają. Ale jakieś takie systemowe wręcz działanie na to, żeby tym dzikom to wszystko ułatwiać jakoś tak. No, nie wiem, jak pan to widzi. Pan jest myśliwym. Pan patrzy na tę sytuację tego afrykańskiego pomoru świń? Bo mówimy o tym, że mówi się o wielkiej epidemii, natomiast póki co mamy informację, że padło tam ledwie parę tych dzików. Jak to wygląda? Czy pan widzi, że te dziki masowo gdzieś tam leżą i stykają na jakąś chorobę? Jak to wygląda? Ja nie chciałbym, bo to są różne teorie spiskowe, prawda? Nie chciałbym tutaj zabierać głosu. Ale od pana doświadczenia, to jakie jest pańskie doświadczenie? Bo ja tam w tym lesie nie jestem, prawda? Ja sobie zdaję sprawę. Ma pan jakieś własne przemyślenia, a ktoś może mieć inne, no ale niech pan to wyrazi. Panie redaktorze, ja sobie zdaję sprawę z tego, jak potężnym zagrożeniem jest dla eksportu mięsa, dla tego wszystkiego, gdyby rzeczywiście epidemia taka w Polsce wystąpiła. Ale na setki przebadanych dzików u ani jednego nie stwierdzono tej choroby. No to w takim razie, nie wiem, to jest jakiś sabotaż naszego państwa wobec rolników, no bo tego jak to, ja, to, tego to, ja nie powiedziałem. Pan tego nie mówi, no ale ja tego rozumiem. Tego ja nie powiedziałem, panie redaktorze, znaleziono w jednym miejscu jednego padłego dzika, w drugim miejscu 3 czy 4. Czy 5, przepraszam, nie, dokładnie nie wiem. Było to przy samej granicy i ja mówię, być może jest to teoria spiskowa, ale rolnicy, myśliwi z tamtego rejonu zastanawiają się, czy po prostu te dziki w jakimś tam celu ktoś nie przywiózł. Ja wiem, jakie jest zagrożenie. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Ja muszę tu w tej sprawie być bardzo ostrożny. Ale wie pan, wyrazić pewne wątpliwości prawda? Mówię, bo tu nie jesteśmy salą sądową, żebyśmy przesądzali. Zostały zbadane setki. I nie wykryto choroby. Nie wykryto ani jednego. A mówi się o wielkiej epidemii i wielkiej strefie buforowej. Epidemia zagraża. Ale jej nie ma. No tak, no ale to każda epidemia nam zagraża. Oczywiście. I żółtaczki, i HIV-a, i wszystkiego innego. Oczywiście. Jakoś tutaj. Panie redaktorze, tak jest. Ja myślę, że gdyby ktoś z rządu, gdyby zdecydował się, ja nie znam się na technologii, ale przecież można byłoby robić te badania, tak mi się wydaje. Mięsa dziczego, choćby w jakiej wojewódzkiej stacji sanitarnej
w Białymstoku. Przecież czy to trzeba wozić do Puław? Ja panu podam drugi przykład. Ja rozmawiałem z weterynarzami z mojego rejonu, porwarszawskiego. Oni powiedzieli, że jakieś tam badania bydła do tej pory były przeprowadzane właściwie w stacjach powiatowych weterynaryjnych. W tej chwili rolnik, żeby zrobić to badanie, musi jechać do Siedlec. Więc kiedyś jechał 30 km, teraz jedzie 200. I może tu panowie rolnicy powiedzą, a ja nie wiem, jakie to badanie. O tym za chwilę, a w tym momencie odbierzemy telefon. Prosimy, kto z nami jest i skąd? Halo? Tak, tak. Słuchamy, jest pan już na antenie. Kto się dodzwonił i skąd? Wiesław z Podlasia. Prosimy. I ja należę do Solidarności Rolników Indywidualnych. Uczestniczyłem i byłem współorganizatorem wszystkich tych protestów na Podlasie. Ja mam pytanie do pana prezesa Żakowicza. Jak z punktu widzenia prawa ma wyglądać obrobienie takiego dzika po obstrzale, prawda, no w lesie? Bo my mamy sygnały, że według prawa powinno to mieć być dwa worki. W jednym mają być podroby, w drugim, prawda, jelita. Ktoś powinien się tym zajmować z punktu widzenia prawnego utylizacją, prawda? Tak. Ktoś powinien to nadzorować. W sposób taki, by po tym odstrzale jelita dla przykładu, no bo to jest, są odpady nie do przerobienia w kuchniach, prawda? Tak, tak. No bo o ile można jeszcze podroby przerobić, to jelita nie. Tego się nie zabiera i to zostawia się. Wiemy, jak dzik się zachowa, jeżeli coś takiego spotka, no bo dziki są swego rodzaju kanibalami, potrafią to spożyć. Kto nadzoruje to i jak odbywa się utylizacja i w ogóle weryfikacja tego wszystkiego po odstrzałach? Prosiłbym pana o konkretną odpowiedź w tym temacie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Dziękujemy, panie Wiesławie. Więc my mamy podpisaną umowę z firmą która zajmuje się utylizacją i myśliwy powinien dostarczyć te patrochy, jak to się nazywa, do tej firmy, do utylizacji. Natomiast z tego, co wiem, w strefie tej zagrożonej dzik ma być dostarczony razem właśnie ze wszystkim. Z patrochami, ale musi być z podrobami. On wypatroszony, ale to musi być dostarczone razem. Podroby, patrochy, musi być dostarczone wszystko razem do punktu skupu. Bo tutaj powiedzmy, że ten ustrzelony dzik, on musi być szybko wypatroszony, w miarę szybko, no, prawda? Oczywiście, bo to nie można oczywiście, ale tak jak rozmawialiśmy przed programem, ja nie wiem, jak to wygląda w czerwonej strefie, ale proponowane było kołu, że za każdego odstrzelonego dzika koło otrzyma 150 zł, i ten dzik pójdzie do utylizacji. Dla mnie jest to, nie wiem, zupełnie niezrozumiałe. Ja nie wiem, jak to robili myśliwi, czy to nadal obowiązuje. Bo dla mnie jakieś bezmyślne strzelanie do zwierząt po to, żeby je gdzieś tam odwieźć i zniszczyć, to mnie się to w głowie nie mieści jako normalnemu człowiekowi. Ja już nie mówię o łowiectwie, o myśliwym. Czyli bez względu na takie były propozycje. Czy to jest realizowane? Nie wiem. Panie redaktorze, ja ostatnio oglądałem na Discovery program o zwierzętach w Stanach. Tam watacha dzików weszła do jakiegoś miasta. Zostały te dziki odłowione, następnie w jakiś humanitarny sposób ubite i mięso zostało przekazane ubogim. Przecież to jest też, to jest najcenniejsze mięso. Mnie masa ludzi, nawet moich wrogów jako myśliwego, spotyka dzisiaj w mieście i pyta, czy nie ma pan kawałka dziczyzny. Ludziom najciężej chorym, i to już przed wojną, zalecano właśnie jedzenie dziczyzny. Dziczyzna nigdy nie będzie konkurencją dla rolnika, nie będzie dla wieprzowiny, wołowiny, ale jest to najlepsze i najzdrowsze mięso i tego nie wolno marnować. Ja sobie nie wyobrażam utylizacji mięsa dziczego. Nie wiem, czy to jest realizowane, ale jednocześnie ci myśliwi no, nie strzelają po to, żeby zabić. No, mnie osobiście nikt do tego nie zmusi. Pan Wojciech.
Ja pierwsze, co, na co chcę zwrócić uwagę. Zacznę może od tego, że chcę pozdrowić żonę i moich wnuków, którzy przed telewizorem w tej chwili mnie oglądają, Łukaszek. Ja dzieciom co wmawiam? Żeby kochali zwierzątka. Już na książce pokażę. Jestem rolnikiem. Również mam tego świadomość, ile ta dziczyzna potrafi zrobić krzywdy. Ale jest gdzieś zdrowy rozsądek. Co mówi, że zwierzę też jest istotą żyjącą, zwierzę też cierpi. Ojciec potrafił ubić, zrobić wyroby, nauczył mnie, ja też sobie potrafiłem zrobić wyroby, dzisiaj nie mam na to czasu, brat potrafi zrobić wyroby i jest to wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z moim sumieniem. Natomiast jedno ojciec powiedział, tak trzeba ubić zwierzę, żeby ono jak najmniej cierpiało. To było najważniejsze, co wszczepił każdy jeden. I każdy jest zdrowo myślący o tym myśli. Natomiast jest jedno. Dzisiaj przedstawianie rolnika w świetle, że my chcemy, no sami redaktorzy, dziennikarze mnie pytali na manifestacji w Krakowie, no to co, nie lubią, rolnicy nie lubią dzikich zwierzątek. Nie pytam się, skąd pani to przyszło do głowy? Że my nie lubimy zwierzątek. My lubimy, my potrafimy obcować z dziką zwierzyną. Natomiast jest jedno. Wszystko to musi być jakoś wyregulowane. Ja rozumiem problem kół łowieckich. Coś im ufundowano, coś na nich rzucono. Tak jak pan tu przedstawił, utrzymujecie się ze składek. My jesteśmy związkowcami, Związkiem Solidarności Rolników Indywidualnych. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie ze swoich składek. To, co my musimy złożyć się na to, żebyśmy mogli ten protest zorganizować. Ile razy człowiek dołoży do tego wszystkiego? Gdybym nie był samorządowcem, nie miał dodatkowo tylu mieszkańców mnie wybrano, nie miałbym dodatkowo tej swojej diety, nie miałbym z czego odłożyć, nie tak mi złotówka z diety nie dostaje, tylko wszystko przekazuję na tą działalność społeczną. Żeby nie mieć wyrzutów sumienia, tylko wszystko staram się dotrzeć do rolników, powiedzieć jedno. Jeżeli sobie sami tego nie wywalczymy, nie będziemy z tego nic mieli. Nie na tym polega, że ja mam wpajać komuś nienawiść i popadać w pewną skrajność i buntować rolników przeciwko kołom łowieckim czy komuś innemu. To musi być regulowane zgodnie z prawem. My musimy się bronić. Tak jak pan tutaj zadzwonił telefonując, mówi rolnicy nie walczą. Ale mówi, on przekazał gospodarstwo synowi. On nie walczy, synowi przekazał, ale synowi też nie powiedział, synu dołącz do nich, no bo to ważne jest, żeby to podkreślić, żeby poszerzyć, wtedy my się przebijemy. On tego nie wszczepił, tylko już roszczeniowo do nas, tylko nie rozumie jedno, że my za własne pieniądze tam protestujemy dla wszystkich Polaków, dla konsumentów, dla każdego Polaka, którego chcemy żywić zdrową żywnością. A nam ufundowano taką górę nie do przejścia, buduje się mur coraz to potężniejszy, żebyśmy tego muru nie pokonali, tylko stali się zakładnikami tego państwa. Czy na tym to miało polegać? Czy o takim rolnictwie marzył Wicenty Witos, na którego dzisiaj często minister Sawicki się powołuje, minister Piechociński i chcieliby stanąć pod pomnikiem Witosa i mówić, że to jest ich jakiś patron, to jest poprzednik, który to jest poprzednik PSL-u. Nie takiego PSL-u. To nie był poprzednik zdrajców narodu. To był naprawdę bohater narodowy, który potrafił czuć rolę chłopa. Wiedział jedno, że silny chłop to silne państwo. Tylu producentów. A dzisiaj się próbuje robić nagonkę na gospodarstwa rodzinne. Różnoraki sposób przedstawiając to, jacy my jesteśmy, cośmy sobie wyobrazili i my chcemy kosztem kogoś innego, kosztem robotnika, kosztem innego Polaka, czy na przykład nadmienił o krusie. No nie wiem, co pan chce od krusu. Rolnicy się godzą. Tu jest ta pewna granica, że oni mogą udźwignąć ten ciężar. Ma rolnik świadomość, że jest skazany, że on musi syn czy ktoś go dodatkowo wyżywić w razie czego, kiedy nie będzie miał emerytury i on tą ojcowiznę przekazuje z tą myślą, że ktoś na tym będzie gospodarował, że tam żywności nie zabraknie, tylko on do końca życia będzie miał co jeść. Z tą myślą tutaj się oddaje. Natomiast jest, wie jedno, że nie pójdzie na chorobowe tak jak robotnik. No bo oczywiście on dostanie powyżej miesiąca chorobowego, dostanie 10 zł za dzień. Po prostu w porównaniu do czegoś innego. Rolnik wie, z czym się mierzy, tylko wie, że jeżeli będzie inna sytuacja, jak mu przyjdzie miesiąc w miesiąc ZUS zapłaci 900 zł, to tego nie udźwignie.
Nie udźwignie gospodarstwa, nie udźwignie niczego. Natomiast przedstawianie medialne, również w skali kraju, że KRUS jest ciężarem. Przecież dokładnie przeliczono, że państwo mniej dopłaca. Przeliczając na ubezpieczających się w KRUS-ie i w ZUS-ie. Państwo więcej procentowo w stosunku do ubezpieczonych, czy w KRUS, czy w ZUS, dopłaca więcej do ZUS-u jak do KRUS-u. Pytam się, to gdzie tu jest krzywdzone państwo? My wychodzimy naprzeciw, rozumieją, i my żądamy jako rolnicy obiektywnej prawdy, obiektywnego przekazu, prawdziwego, opartego na prawdzie. Wielki Polak, Jan Paweł II, podkreślał, najważniejsza jest prawda. Pytam się, ci, co chcieli się reklamować, dzisiaj często się powołują, bez wyrzutów sumienia potrafią łgać, a co innego robić? Bo po prostu, gdy cytują słowa Jana Pawła II, to jest świętość. Po prostu tu trzeba ruszyć sumieniem. Jeżeli ja mówię o tej świętości, to to realizuję. Jeżeli ja mówię i powołuję się na Wincentego Witosa, to to realizuję. Pytam się, kto dzisiaj to realizuje? Minister rolnictwa? Ani w jednym wątku tego nie realizuje. Czy prezydent Komorowski mówi o bezpieczeństwie państwa? W którym miejscu wniósł, zainteresował się, że polska ziemia trafia w obce ręce? To jest bezpieczeństwo państwa? No przecież my jesteśmy za moment zagrożeni, mamy wojnę hybrydową. Mówi się o tym, za moment punkt zapalny, tam ktoś kogoś podburzy, za moment, nie, my nie chcemy do Polski, my chcemy, bo dlaczego my nie mamy brać dwa razy tyle dopłat, o te 2/3 jeszcze więcej, niżeli my mamy w Polsce się tutaj po prostu męczyć. Po co? My chcemy się dołączyć, będzie przesunięcie granicy? No po prostu za moment wszystko się zmieni, pewni ludzie rządzą i decydują. Poza tym weźmy ZUS. Jaką ja mam gwarancję, że ja w ogóle będę brał emeryturę? To pokolenie jeszcze bierze. Każdy, odprowadzając składkę do ZUS-u, to jest jedno, po to jest odprowadzana, żebym ja miał emeryturę. Przegrano już, mówi się, jak nie będzie następnego pokolenia, to nie będzie miał kto płacić. Ja nie chcę, żeby ktoś na mnie płacił. I mi strącano, jeżeli ja wypracowałem, to ja z tego mam mieć emeryturę, a nie kosztem mojego dziecka. A natomiast jest jedno, jaka jest gwarancja, że ja dzisiaj dostanę emeryturę, kiedy te pieniądze są na giełdzie postawione? Skąd ja mogę wiedzieć, że któryś źle trafi, źle postawi na tego totolotka, przegra na giełdzie te pieniądze i za moment tych pieniędzy nie będzie w ZUS-ie? Kto za to weźmie odpowiedzialności? Nikt za to nie jest karany, nikt za to odpowiedzialności nie bierze. Jeżeli one będą przegrane, chwileczkę, parlament tak przegłosował. A jeżeli w skarbie państwa nie będzie pieniędzy, to nie będziemy mieć emerytur. Dziękuję, do widzenia, zaciśnięcie pasa, przegrane wszystko. Ci, co będą bogaci, wyjadą, tam się posadzą, gdzie im będzie wygodnie i mają w nosie wszystkich. Tak samo koła łowieckie. Coś im ufundowano. Ustawę ustalić, proszę bardzo, ograniczenie, wstrzymany oszczał, ochrona danego gatunku zwierzyny i okej. Okay. Natomiast jest jedno. Kto ma za to płacić? To już nie. Zrzucenie na koła łowieckie, którzy nie są w stanie ze składek tego udźwignąć. Jeżeli podejmuje rząd decyzję, niech rząd bierze odpowiedzialność i wypłaca to, co za tym idzie. Natomiast jeżeli chodzi o ten pomór dzików, no powiem jedno. No nie dam sobie tego wcisnąć, że jest inaczej. Podrzucono, ufundowano, pierwsze na wschodzie. Później oczywiście jaki problem, przewieziono w samochodzie. Podrzucone, żeby to było jeszcze w skali kraju, żeby pokazać i tylko to się pojawiło, te padłe dziki. Co innego, ktokolwiek przebadają, przecież to idzie przebadać i sprawdzić. Jeżeli by się trafiało więcej wśród żyjących dzików tej choroby, no to automatycznie musiałoby to być wśród żywych. To nie ma takiej możliwości, tylko po prostu ktoś nam coś ufundował, żeby zrobić wielką aferkę, żeby ograniczyć, żeby dziczyzna nie szła, żeby odstraszyć społeczeństwo, żeby tego, z tego nie korzystać. Oczywiście włosienica jest bardzo niebezpieczną chorobą, to musi być przebadane, żeby ktoś to mógł spożyć. Ale czy my się możemy czuć bezpiecznie pod każdym kątem, pod każdym innym czynnikiem, jeśli... Bo
przyjmując to, co pan mówi, pan sobie nie da tego wcisnąć, że jest inaczej. Pan bardzo ostrożnie też o tym mówił, ale panie też redaktorze, swoje wyraził. No przecież to się nie dzieje w próżni. Przecież to nie jest jakieś, nie wiem, Sahara. Tylko tam żyją ludzie, tam są instytucje państwowe, instytucje kontroli, nadzoru, instytucje wszelkiego, no po prostu państwa, weterynaria, urzędy wojewódzkie, policja, służby specjalne. No i co to wychodzi na to, że to jest zaplanowane i przeprowadzane. Więc ja nie wiem, czy my... Panie redaktorze, może nie zaplanowane, bo to już jest tak trochę źle brzmi. Ale proszę zwrócić uwagę, mieliśmy, kiedy był nadmiar wołowiny, mieliśmy chorobę wściekłych krów. I ta choroba wystąpiła we Francji, wystąpiła, o ile się nie mylę, w Anglii. Wybito stado, zlikwidowano i o krowach do dziś dnia nie ma mowy. No. Ale mieliśmy ptasią grypę. To już na inny temat. Panie przewodniczący, jeszcze ważna informacja odnośnie waszych protestów i kończymy nasz program. No właśnie, ja chcę podać dokładnie, jak będzie przebiegał protest w Tarnowie. O godzinie 10 spotykamy się na placu tak zwana Kapłanówka. To jest koło kościoła świętego Józefa przy Alei Matki Boskiej Fatimskiej. Tam po prostu zgromadzimy kolumnę, rozpoczniemy modlitwą na tym placu, pomodlimy się i wyruszamy ulicami Aleja Matki Boskiej Fatimskiej, Słoneczna, Starodąbrowska, Mickiewicza. Wjeżdżamy na Aleję Solidarności przed delegaturę Urzędu Wojewódzkiego. Tam petycje i następnie przemierzamy, kończymy protest w Bazylice Błogosławionej Karoliny Kuska mszą świętą. Tutaj pozdrawiam księdza Józefa Pabicza, panie który się... Dziękuję serdecznie. Ten protest w 17 marca w Tarnowie, to jest we wtorek. Dziękuję panu za przybycie na naszą audycję. Państwu dziękuję za uwagę. Mimo wszystko błogosławionej niedzieli. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Serdecznie pozdrawiamy. Siłę państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić. Dla mnie odpowiedź narzucała się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. A cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale ich wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwać.